Lolosze, to jest mój kanał, gdzie to jest koniecznie, po prostu dzisiaj wam pokażę najlepsze strony do kompresowania zdjęć. Na początku proszę łapkę w górę i subskrypcję, po prostu żebym kanał się rozwijać. Oprócz łapki i subskrypcji po prostu poproszę was też o wpadnięcie na moje dwa Discordy w opisie, na mojego Instagrama. Przepraszam tutaj za Fortnite, ale już tutaj naprawiam. Zapraszam was na moje Instagramy i w sumie na mojego Instagrama. I też zapraszam was na mój drugi kanał, Dawid Lubiłowicz. No i lecimy z odcineczkiem. I dzisiaj po prostu wam pokażę, jak po prostu skompresować, jak najlepiej zdjęcie skompresować za pomocą najlepszej strony. Ona wam to skompresuje ponad 97%, nawet wam potrafi skompresować zdjęcie. Czyli powiedzmy, jakie zdjęcie wam waży, powiedzmy 10 megabajtów, powiedzmy, jak jedno jakieś zdjęcie waży 10 megabajtów, czyli to jest w miarę dużo na zdjęcie, ale powiedzmy, jakie zdjęcie waży, no te 5 megabajtów, ile waży, powiedzmy, jakieś czasami miniaturki, jak robimy w gimpie lub gdzieś, to tyle potrafią ważyć, to powiedzmy, z 5 megabajtów wam zrobi tylko 400 KB, czyli gigabajtów, coś tam. Pokażę wam to na przykładzie o tego, tutaj zdjęcia green screena, właściwości, to zdjęcie waży 8 gigabajtów, czyli 8 megabajtów, jakby my sobie to otwórzmy i popatrzcie, to waży 8 megabajtów i popatrzcie, ile to waży, 7 prawie megabajtów i widzicie, i tutaj waży tylko 1 gigabajt, czyli już możecie to wstawić na YouTube'a, ale jak dacie, powiedzmy sobie, tylko 10 kolorów, to popatrzcie, aż o 61% to znika. Skompresowane jest to, więc naprawdę tutaj naprawdę jest to jest mega kompresowane, więc to będzie dzisiaj na tyle. Więc wielkie dzięki za oglądanie, zostawcie łapę w górę, subika, naturalnie link do strony macie w opisie, na razie. No i potem, żeby po prostu pobrać to w kilka czytów w pobieranie, a jeśli chcecie, powiedzmy kilka zdjęć macie tutaj, to pobierz wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie, zostawcie łapę w górę, suba, tak jak mówiłem, pa!